Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz, Polski Kurs Blendera. Chciałem powiedzieć, jak można zrobić operację nazwaną baking przy wykorzystaniu renderera Cycles. W kursie mamy już tutorial o bakowaniu w zwykłym Blender Render, czy też w Blender Internal, tak jak się na to mówi, natomiast o Cycles jeszcze nie mówiłem. Sprawa jest bardzo prosta. Załóżmy, że mamy na początku na scenie wstawiony plane. Ten plane jest przeskalowany, może tak z 5 razy, a nad tym planem stoi, unosi się jakiś obiekt, który na przykład może być małpką. Małpka będzie oczywiście rzucała jakiś tam cień. No i to właśnie o to mniej więcej chodzi. Jeżeli wcisnasz Shift Z, to widać, jak to może wyglądać. Gdybym teraz chciał wypalić na tym planie całą teksturę, łącznie z tym cieniem, ewentualnie z jakimiś kolorami, wszystkim to tu mogłoby być widoczne, wtedy potrzebuję zrobić taką rzecz, że na początku ten plane musi być rozwinięty we współrzędnych UV. To znaczy, że na początek potrzebuję włączyć sobie edytor UV, następnie w tryb edycji trzeba wejść, nacisnąć U, zrobić unwrap, no i mam rozwinięcie. Teraz dla tego rozwinięcia potrzebuję dodać nową teksturę. Ta tekstura może być dodana po naciśnięciu guzika New. Jest to dosyć proste. Naciskam domyślne opcje, no i już. I teraz ta tekstura, która tutaj jest, oczywiście nie została jeszcze zapisana, ale taką teksturę możemy teraz spokojnie, najzwyczajniej w świecie, wybejkować. Natomiast aby to zrobić, potrzebujemy jeszcze wstawić tę teksturę do nodów w materiale, który jest dodany do tego właśnie plane'a. Naciskam Shift F3, aby przejść do edytora nodów. W tryb obiektowy wracam przez kliknięcie Tab. No i teraz dodam nowy materiał. Ten materiał jest oparty o nody. Może mieć tutaj podłączone tekstury i różne inne rzeczy. Swoją drogą, jeżeli wcisnę Ctrl T, to dodaje mi się tutaj automatycznie tekstura z mapowaniem UV i tak dalej. Ale jeżeli chcę, aby wypaliła mi się ta konkretna tekstura, którą mam tutaj, związana z siatką UV, to potrzebuję mieć jeden taki nod zupełnie odłączony i w tym nodzie, który jest nodem image, potrzebuję mieć wybrany ten mój rysunek. To jest konfiguracja, która jest wymagana do prawidłowego bejkowania. Jeżeli taki coś już przygotuję, wtedy mogę wejść do zakładki render, znaleźć panel bake, no i teraz mogę wybejkować cokolwiek, co będę chciał. Na przykład zobaczmy, co będzie, jak wybejkuję sobie shadow, czyli cień. Margines usuwam, ponieważ mamy rozwinięcie siatki od samego brzegu. No i mogę wyłączyć też clear, ale mogę też go zostawić wszystko jedno. Naciskam teraz guzik bake. Proces bejkowania może chwilę potrwać. Widać go na pasku stanu, to jest pasek informacyjny. No i za chwilę powinniśmy już mieć wszystko, co trzeba. Gdybym taką teksturę podłączył w międzyczasie do na przykład materiału diffuse, który jest nałożony na ten obiekt, wtedy nastąpiłaby tak zwana taka cykliczna sytuacja, nastąpiłoby takie cykliczne odwołanie, to znaczy tekstura, którą wypalam, zmieniałaby wygląd obiektu i ten wygląd wypalałby się znowu na tej samej teksturze. Blender zabezpiecza nas przed takimi sytuacjami. Jeżeli taką teksturę bym podłączył do tego materiału, który teraz jest widoczny na obiekcie, to niestety takie bejkowanie by się nie udało. Po prostu dostałbym komunikat, że mamy jakieś zapętlone odwołania do tekstu czy coś takiego. Dlatego sam ten nodzik musi sobie tutaj stać, musi być wybrany jako rysunek obsługiwany przez taki image i w tym momencie będzie się na nim odbywało bejkowanie. Dochodzimy powoli do końca, za chwilkę będzie widać efekt. Proszę zobaczyć, tak właśnie wygląda po ukończeniu bejkowania. Mamy już tą teksturę zrobioną, no i teraz można je używać. Oczywiście, aby jej nie stracić, możemy ją wpakować do Blendera, ewentualnie możemy ją zapisać na dysku. Możemy ją zapakować jako PNG na przykład. Ciach. Zapakowany, ikonka zmieniła tutaj status. I to jest zrobione bejkowanie. Oczywiście możemy wybrać sobie inne rzeczy i cała ta gałkologia związana z bejkowaniem działa dokładnie tak samo, jak działała w Blenderze w Internalu, także odsyłam Was do poprzedniego tutoriala. Natomiast w Cycles trzeba pamiętać tylko o tym, żeby mieć rozwinięcie UV, tak jak normalnie, i jakiś nod w materiale, który obsługuje właśnie przez nas bejkowany obrazek. To wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.